Cześć zwierzowniki, witajcie. Pewnie zastanawialiście się czasem nad tym, jakie jest tempo wzrostu poszczególnych gadów. Szczególnie jeżeli planujecie zakup jakiegoś zwierzęcia, kupujecie młodziutkie zwierzątko i potem się zastanawiacie, jak on szybko urośnie, jak szybko trzeba będzie mu zmienić terrarium z takiego dla małego zwierzaczka na takie już dla większego. Postaramy się to Wam pokazać na przykładzie naszych zwierzaków. Zaczniemy sobie od naszej żółwicy okadii chińskiej, czyli Leokadii. Jak pamiętacie, w wakacje w czerwcu ją mierzyliśmy i ważyliśmy. Teraz mamy październik. Zrobimy to jeszcze raz. Zobaczymy, ile urosła i ile zwiększyła swoją masę w porównaniu z tym ważeniem wtedy. Jak widzicie, ona się tutaj akurat opala. Postaramy się rozłapać, zanim skoczy do wody. Nie bój się. O kurczę, no powiem Wam, że to już nawet widać po prostu, jak się nawet weźmie na rękę. Zobaczcie, no kawał byka, nie? Dobra, ważymy i mierzymy. Wtedy, czyli w czerwcu, dokładnie 10 czerwca, kiedy ją mierzyliśmy, długość plastronu to było 15,5 cm. Zmierzymy sobie ten plastron teraz. No popatrzcie. No w tym momencie to jest około 17 cm, tak? Taki mamy przyrost, jeśli chodzi o długość. Natomiast za chwilę sobie sprawdzimy wagę. Ale jest duża, no patrzcie. Nie? Jak się kiedyś trzymało na ręce, to była po prostu takim, jakby ją było widać. Już sobie weźmiemy miseczkę. Żeby ona nam z wagi nie zwijała. Dobra, kładziemy. Aha, dobra, tylko poczekaj, bo mamy nie tą jednostkę. O, jest, dobra. Słuchajcie, 736 gram, a wtedy było 610. Czyli takie mamy tempo wzrostu, 736 gram w porównaniu do 610 i 17 cm w porównaniu do 15,5. Generalnie wszystkie gady rosną przez całe swoje życie, ale tempo wzrostu znacznie spada, im zwierzak starszy. Że takie dorosłe i stare gady też rosną, ale już bardzo, bardzo wolno. Natomiast w tym pierwszym okresie życia, no to tempo wzrostu jest najszybsze. Dobra, no a co ciekawa? Co ci robią? Co? Wyciągnęli cię? Kombinują? Tak, jeszcze z ciekawostek Wam powiem tyle, że chociaż okadie im starsze, tym bardziej roślinożerne, to nasza Leokadia właśnie zrobiła nam ciekawy numer i w ciągu jednej nocy upolowała praktycznie wszystkie brzanki z akwarium i je zjadła. No bo raczej nie ma innej opcji, żeby one w inny sposób wyparowały. Dobra, położymy ją tu na jej
wyspie, ciepła. Tak jak pamiętacie pewnie, ale powtórzę to jeszcze raz, tutaj ma żarówkę grzewczą i żarówkę UVB, czyli imitującą promienie świetlne. Dla żółwi jest to rzecz bardzo ważna. Przejdziemy sobie do drugiego zwierzaka. Ona teraz pewnie ucieknie do wody, no właśnie. O, jeszcze ten wojownik. No, dwie rybki się uchowały i sum. Tego Kadia raczej nie da rady zjeść. Dobra, teraz przejdźmy sobie do węży. Tutaj mamy naszą samicę. Kiedy ją kupiliśmy, a było to dokładnie, już wam powiem, 30 lipca ubiegłego roku, czyli mamy ją ponad rok, to kiedy przeszła pierwszą swoją wylinkę, to jest ta pierwsza wylinka, to ta wylinka miała długość 61 cm. Oczywiście długość wylinki nie jest idealnie adekwatna do długości samego węża, ale jeśli chodzi o porównanie tempa wzrostu, to możemy się też posłużyć wylinkami. Czyli to jest pierwsza jej wylinka, natomiast tutaj mamy jej wylinkę ostatnią, sprzed około 3 tygodni. Jak ją zmierzyłem, to ma 120 cm. Czyli w ciągu roku samica podwoiła swoją długość, tak? Z 61 cm na 120. Za chwilę sobie ją zobaczymy. No i tutaj już na dniach planujemy przeprowadzki do większych terariów, zarówno samca, jak i samicy. Ale jeszcze czekam na płyty meblowe. No chodź mała, patrz się. Przy wyciąganiu każdego węża zawsze pamiętamy o tym, żeby zwierzakowi pokazać, że to nie jest pora karmienia, tak? Żeby nas nie dziabnął, żeby sobie nie skojarzył. No, zobaczcie. Możecie sobie porównać z pierwszym filmem, jaki robiliśmy. A teraz zobaczyć, jakiej jest wielkości. Przepiękna, z każdą wylinką jest coraz ładniejsza. Jest to odmiana Nicaragua T+. Tak. Czyli no nie powinna urosnąć jakoś bardzo duża. Natomiast no ta kolorystyka, no mnie niesamowicie się tam ta kolorystyka podoba. Te takie pastelowe odcienie różnego rodzaju brązów, żółci. Dla mnie jest bardzo ładna. Ale oczywiście tych odmian boa cesarskich jest mnóstwo do wyboru, do koloru. No, ostatnio bardzo, bardzo popularne są te IMG, tak? Czyli Increase Melanin Gene, czyli to jest gen, który powoduje, że zwierzak wraz ze wzrostem robi się coraz to ciemniejszy, aż do niemal czarnego. Jak już mamy tutaj wagę, to zrobimy sobie coś, czego nie zrobiliśmy kiedyś, czyli ją sobie spróbujemy zważyć. Mam nadzieję, że się to... Czekaj, zrobimy. Nie uciekała, no właśnie. Nie takie proste, trzeba by było przykryć tą miseczkę. No nie posiadała. Dobra, spróbujmy. Dzień dobry. Ale wystawiła głowę. Więcej 44 gramy, czyli słuchajcie, prawie kilogram.
prawie kilogram, aż sobie to zaraz zanotujemy. Piszemy sobie wasz później zeszyt hodowlany, 944 gramy. Dzisiaj jest 8 października 22. Żałuję, że nie zrobiłem takiego ważenia za pierwszym razem, kiedy ją przywieźliśmy, no ale cóż. Czyli tak jak mówię, po roku, kiedy ją mamy, no po ponad roku, bo mamy, był to lipiec, sierpień, wrzesień, październik, czyli rok i 3 miesiące, podwoiła swoją długość, no natomiast co do masy, to niestety nie mamy porównania. Dobra, no chodź, wystraszyłaś się, tak? Co oni ci tu robią? Zamówiłem im, słuchajcie, przepiórki i jak przyjdą, to je sobie nakarmimy. Zrobimy sobie może film z tego karmienia. No warto jest urozmaicać ten pokarm. I też byśmy go może zważyli. On jest rok starszy, także kupiliśmy go później, ale jest rocznikowo rok starszy. Teraz Montuś. O, a Montuś nam tu zrobił niespodziankę w rogu. Trzeba będzie sprzątać. Tak, no niestety. Właśnie. Męża od czasu do czasu robią kupę, jak każde zwierzątko. Tak, no to jest nasz samiec. Jest go kawałek, tak, to już się czuje tą masę. Dobra, zanim się nie rozkręci, to spróbujmy go włożyć do tej miseczki. Ona małej. Nie wiem, czy to się uda, ale możemy spróbować. Czekaj. To niestety musiałoby być. On to już demolkę zaraz zrobi. Musiałoby być zamykane pudełko, żebyśmy go zważyli. A na razie to chyba nic z tego nie będzie. Ale się wyrywa. No właśnie. Zaraz nam to wszystko pozrzuca. No właśnie. Jakbyś tak puścił. To jest taki kawał urwisa, no ale jak widać już trochę go jest, prawda? Też piękne kolory, piękne umieszczenie. Tutaj na bokach i w okolicy już jakby od połowy ciała w stronę ogona, no to jest bardzo ładny. Dobra. Aż teraz sam wchodzi. No. Tak, on wejdzie i pójdzie dalej. Może jednak nie. Myślisz, że będzie taki grzeczny i pójdzie sam się zważyć? Dobra, sprawdźmy. Tutaj jakoś, żeby nie wystawiał głowy. Nie, tak lepiej nie robię. A nic, dobra. Bierzemy się za sprzątanie terrarium, bo mamy kupę. Natomiast potem pokażemy wam jeszcze naszego gekona orzęsionego, który jest u nas prawie rok, bo kupiliśmy go dokładnie 24 października ubiegłego roku. I zobaczycie, jakiej wielkości jest taki gekon orzęsiony, nieco ponadroczny. Co ciekawe, okazało się, że Stefan, bo tak go nazwaliśmy, jest dziewczynką. Stefanią. Także musi zostać Stefanią.
Dobra, chwilowa przerwa. Tak, u węża mamy posprzątane. Został nam z naszych gadów jeszcze jeden zwierzak, mianowicie Stefan, czyli Stefania. Jak widzicie, rośliny w jego terrarium rosną dość nieźle. Tutaj jeszcze Hubert wymyślił taką ścianę roślin, która no dopiero zaczyna rosnąć, ale mam nadzieję, że się nam ładnie rozrośnie. Tu jest nasz Stefanek, czekaj, może się go uda wyjąć. Od kiedy wyleciał, to już go nie braliśmy. On się zestresuje, znaczy ona, tak? Jak widzicie, a czekajcie, spróbujmy. Tak, trzeba mu umyć te szybki, bo są strasznie brudne. Dobra. Możecie zobaczyć, jak to wygląda u niego w środku. Trochę sucho musimy podlać. Wodospad działa, to był bardzo dobry zakup z tym wodospadem, bo nie ma problemu, cichutko sobie to chodzi. Natomiast no, dałbyś radę się stąd wycofać. No. Czekajcie, skoczy czy nie. No, jak widzicie. No, ale tak wygląda, tak wygląda, jeśli chodzi o wielkość, roczny gekon orzęsiony. No jest. O, teraz możecie zobaczyć pełną jakby wielkość. Ja tutaj przyłożę od góry moją dłoń. O, no jest mniej więcej, myślę, że z ogonem długości mojej dłoni, nawet troszeczkę więcej, tak? Także no tak sobie wygląda. No i dowiedzieliśmy się, że to samica, także będziemy poszukiwali dla niej partnera. Ale Stefan zostaje Stefanem. No tak, no właśnie, ciężko się nam po roku przestawić, że to jednak jest dziewczynka, tak? Robimy tu taki deszcz. No. Jak mówiliśmy, dość wysoką wilgotność trzeba utrzymywać w terrarium u gekonów orzęsionych, natomiast nie przesadzamy z temperaturą, tak? Ta temperatura tutaj tak... One tutaj nie potrzebują wysokich temperatur. Natomiast no tu, jak widzicie, jest mata grzewcza przyklejona z boku i ustawiona jest na 26 stopni. No ale on tu ma możliwość, prawda, albo przyjść sobie do tej maty, jeżeli chce, żeby miał cieplej, albo idzie sobie tam w drugą część terrarium, jeśli jest mu, znaczy jej, za ciepło. Stefan może jednak pójdziesz? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tempo wzrostu naszych gadów. No i cóż, tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, jeśli się Wam podoba. Będziemy nagrywać następne odcinki. Następny zrobimy chyba akwarystyczny, bo pojawiła nam się nowy gatunek rybek w akwarium. Ale to już następnym razem. Do zobaczenia, hej!